Więc co? Lecimy na mainie. Tylko cyka. A więc tak, do testu użyjemy przednie koła. Zobaczcie, mniej więcej w takim samym stanie zanieczyszczone. I tutaj mamy oto te dwa specyfiki. Więc tak, na koło od kierowcy użyjemy K2, a na koło od pasażera moje auto. A na tylnie koło, chociaż jest delikatnie mniej zabrudzone, użyjemy specyfiku z myjni. Więc na początek delikatnie pochlapiemy felgę wodą. Ktoś powie, no to ty na myjni jesteś i wodę w butelce wozisz? No tak, żeby nie wrzucać niepotrzebnie pieniążków, ponieważ na ten specyfik jest potrzebny czas. Tak mówiłem. Czekajcie, muszę odblokować. I wytkamy, zobaczymy. Na początek będzie bez żadnego czyszczenia, bez niczego, tylko spryskamy, zmyjemy wodą, zobaczymy, czy to coś pomoże, czy wtedy będziemy musieli czyścić jakąś szmatką, gąbką, czy czymś tego stylu. Ok. Żeby nie było, że to samo, oficjalnie otwieram moje auto. Zobaczcie. A, nie było. Ok. Ok. Działamy. Zobaczymy. To już jest jakoś inaczej, ale... Spryskamy też dogłębnie. Ktoś powie, strasznie zaniedbane te felki. No może i tak, ale o to chodziło, żeby... W sumie no nie o to chodziło, żeby specjalnie doprowadzić do tego testu, ale no tak wyszło. Ok, tu koło spryskane, już widzimy, że działa. Tutaj tak samo delikatnie działa. Damy temu kilka minut, a w międzyczasie idziemy wymienić na żetony. Ok, mamy to. Ok, minęło jakieś 3-4 minuty. Jak widać tutaj, ten moje auto więcej daje tego kolorku. Więc co? Pukamy bez czyszczenia na początek. Spłukiwanie. Zobaczymy. W czasie, jak to tak zostało jeszcze tego, więc obmyję sobie delikatnie, opuszczę auto. No i pytanie, czy to jest efekt zadowalający bez czyszczenia? No nie, moje auto tak sobie, a K2? No tutaj też nie widać zbytnio efektów, więc pryskamy jeszcze raz i wtedy użyjemy szmatki i zobaczymy. A więc tak, moje auto. Strasznie nieprzyjemny zapach z tego jest, ale może ma być. I żeby też był naprawdę rzetelny, użyję dwóch innych szmat. Jedno do K2, a jedno do moje auto. No, jak widać, coś tam schodzi. No, pierwsze czyszczenie coś tam pokazało. Pryskamy dalej, spokojnie. Niech dalej tutaj działa. I tak, ta szmata jest do tego. Tu użyjemy drugą na moje auto.
Zobaczymy tutaj, co się dzieje. No tutaj jak widać też są jakieś efekty. Okej, okay, jakoś zaczęło to wyglądać. Popryskamy znowu. Powiem wam tylko, że nie mam rękawiczek i nie wiem później, co się stanie z moimi dłońmi, bo nie wiem, czy fachowo nie powinno się użyć do tego rękawiczek, no ale nie mam, więc nie będę oszukiwał, że mam. Zobaczymy później, ale powiem wam, że zapach strasznie nieprzyjemny, jakby zgniłe jaja czy coś takiego. A w międzyczasie idziemy znowu na K2. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No. Czy te felgi w ogóle da się doczyścić? Zobaczymy. Więc tak, niech to jeszcze pracuje. Ale powiem wam delikatnie, że chyba faktycznie trzeba użyć rękawiczek, bo coś mi zaczyna ręka piec. No ale już teraz za późno. A w międzyczasie przetestujemy to, co sprzedają nam na myjni do felg. Więc rzucamy dwójeczkę. Start. I oczywiście felgi były już spryskane wodą, jak widzieliście. I zobaczymy. O, połowa się wylewa. Za ten, ale coś tam leci. Oczywiście ta felga jest mniej zabrudzona, ale... Ale z tej strony też jest dosyć, więc zobaczymy. I żeby nie było, że użyję tamtych szmatek, na to mam specjalną szmatkę, trzecią. Więc ciśniemy. Aha, naciśnięcie stop spowoduje utratę tych, więc szybko spróbujemy coś tam wyszlifować, przeczyścić, zobaczymy. Wiadomo, że trzeba by było temu dać czas, ale oho, no już się skończyło. Więc... Okej, okay, ta felga jest, była delikatnie mniej taka zasyfiona, że tak powiem, no bo to wiadomo, z tyłu, ale też jest co tutaj szlifować. Zobaczcie, zobaczymy, czy to coś pomoże, czy nie. Coś tam niby schodzi, ale czy o taki efekt nam chodzi? No, chyba nie do końca. Okej, okay, damy też temu czas, za chwilę. Tutaj dalej widać, chemia pracuje, więc damy jeszcze chwilę. No, tutaj można powiedzieć tak samo. Więc... Dolejemy jeszcze. Jak sami widzieliście, w ciężkim stanie te felgi były, więc coś tutaj zaczyna działać. Tak, moje auto też dolejemy, żeby było rzetelnie. I powiem wam, że wleci jeszcze kilka fajnych odcinków. Fajnych, kilka odcinków z testowania różnych rzeczy na Audi, więc jak wam się to spodoba, no to jakiś kciuk, może komentarz. Okej, okay, zobaczymy, co tu się dzieje z tyłu. I powiem wam, że no niewiele się dzieje. Więc jaki z tego wniosek? No może coś tam działa, ale czy o taki efekt nam chodzi? Zobaczcie, tutaj od wymiany opon są, gdzie no nie schodzi. Więc ten trzeci środek z miejsca skreślam. Może to i kosztuje 2 zł, ale no nie o taki efekt chodzi. Więc tak, na te koło stosujemy moje auto. Bo powiem wam, że pewne wnioski już mogę wyciągnąć, ale jeszcze wam o nich nie opowiem, tylko na koniec. Niech tutaj chemia działa. Od kierowcy z tyłu zastosujemy K2. I od razu się zapytam, może ktoś miałby takie nakładki
do takich felg, co chętnie bym odkupił, bo jedno mi się zgubiło, a dwa mi ukradli z przodu. Odpchamy, co? Jedyny wniosek, jaki mogę w tej chwili wyciągnąć, to nie stosujcie tego w zamkniętych pomieszczeniach, bo to strasznie niemiło pachnie. Tutaj moje auto, no widać, że tam, gdzie są te zabrudzenia, coś tam, ta chemia działa. A na K2? No tak, nie pieni się to jak z przodu. Może nie było tu, no nie, no było dużo, ale zobaczymy. Bierzemy się za czyszczenie. Zachodzimy do... A więc tak, mogę powiedzieć, że niby te felgi już wyglądają ładnie, ale zdecydowanie, może nie zdecydowanie, z minimalną przewagą według mnie zwyciężyło, nie K2. Moje auto. Dlatego jeszcze psiknę na stronę od kierowcy moje auto. Niech ma. No widzicie, tutaj nie doczyściło się. I tak samo na przednie. O, widzicie? Jednak z tamtej strony, gdzie było moje auto, to wszystko poschodziło. A z K2 nie. Damy temu kilka minut. Jednakże powtarzam, minimalnie, cofam pierwsze słowo, zdecydowanie minimalnie, ponieważ oba specyfiki są dobre, na pewno są lepsze od tego, co dostajemy na stacji. I taka butelka, nie wiem ile dzisiaj kosztuje K2, bo to już kupiłem jakiś czas temu, ale moje auto kosztuje 18 zł, więc spokojnie na, no, niby tutaj tylko 2 zł, ale spokojnie na ładnych kilka myć wam starczy. Albo nawet i możecie pożyczyć dla rodziny, bo no, trzeba przyznać, nie każdy przyjeżdża z takimi felgami jak ja do mycia. I na koniec zostało umyć szmatki, co uczyniłem, wycisnąłem tamtego i jeszcze szybki rzut na koła. Sami ocencie, ale według mnie minimalną przewagą wygrało moje auto. Co wy o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach, czy takie testy wam się podobają. A do tego automatu na myjnie nie wrzucajcie 2 zł, bo nie opłaca się, chyba że lubicie wydawać pieniądze. A jak nie, to kupujcie albo moje auto, albo K2. Cześć.